Znajdujemy się w Starogardzie Gdańskim, stadion miejski imienia Kazimierza Dejny, ulica Olimpijczyków Starogardzkich, a więc no mimo wszystko jesteśmy w miejscowości, gdzie legenda polskiej piłki się urodziła, a więc Kazimierz Dejna, rywalizacja, można powiedzieć, na szczycie trzeciej ligi grupy drugiej, a więc mecz KPS Starogard Gdański, Radunia Stężyca, Krystian Mekka, ukłaniam się nisko, jesteś Wolert, 8 kapitan Dawid Redlewski, 14 Maciej Kozakowski, 16 Damian Rysiewski, 18 Kasper Łazaj, 19 Wojciech Zyska i 20 Paweł Kowalczyk, szkoleniowcem Starogard, bilans, który powoduje, że kopara nam trochę opada do wysokości podłogi. Strzał na bramkę, pierwszy w tym meczu Rysiewski, ale to będzie ostatecznie strzał na bramkę, no i dobra interwencja ze strony Kotłowskiego, będzie rzut rożny dla gospodarza Rysiewski. Ale to będzie ostatecznie strzał na bramkę, no i dobra interwencja ze strony Kotłowskiego, będzie rzut rożny dla stolatek. Zobaczymy, jak potrafi daleko wyrzucać, niezbyt pewna interwencja Kotłowskiego, okazja dla gospodarza. Co z tego rzutu wolnego będzie? Stępień dobrze uderzył i kapitalna interwencja. Na pole karne, Formela ma dużo przestrzeni, Formela uderzenie lewą nogą i piłka niedaleko słupka. Naczk, także tam niedaleko bramkarza, Rafał Jankowski, dośrodkowanie Formeli. Czy to zakończą tutaj przyjezdni? Dobra interwencja Knuta, jeszcze nie koniec. Będzie szansa na uderzenie, Iwanowski na 10 metrze. Boiska. Dośrodkowanie Kozakowskiego na pole karne, przedłużenie wypija. Na 11 metr. Jeszcze raz Tomasz wypi. Może jeszcze raz uderzą tutaj gospodarze, ale przestrzelił Wojciech Zyska. Guardia Koszalin kontra Górnik Konin. Tam 0-1 dla Konina, wobec czego na pewno gdzieś ten wynik troszeczkę zaskakuje, chociaż Konin ma tylko 2 punkty straty do Gwardii. Natomiast skład Starogardu przypomnę za moment, bo teraz szansa na ich kontrę. Redlewski, będzie okazja na strzał. Redlewski do prawej nogi. Redlewski uderzenie, ale piłka obok słupka. I dośrodkowanie na pole karne, które łapie ostatecznie Patryk Kotłowski. Klawikowski, doświadczony środkowy pomocnik Raduni, gra przed pole karne. Jankowski teraz dostał niezłą piłkę. Dominik Naczk i Formela, uderzenie po rykoszecie, ale nie miał z tym najmniejszych problemów. To jest były trener w Lipusz, a więc oczywiście Tomasz Mąkowski. A teraz okazja dla gości. Piłka przeszła tutaj w światło bramki, wbiegał już tam. A teraz lewa strona boiska, szansa dla Starogardu. Wolert na pole karne, szansa, ale nie doszedł w tempo do tym murawiem. Wyrzucał tu niezbyt udane ze strony Raduni. Strzał na bramkę, ale piłka odchodziła swojej trajektorii. Jest to dwulatka, ale może o tym za moment. Wrzutka właśnie Sosnowskiego przyblokowana. Jeszcze nie koniec. Postara się Kowalczyk o dośrodkowanie. Redlewski przyjął piłkę. Redlewski. Doszła piłka. Strzał na bramkę i Filip Sosnowski przestrzelił, ale że trzecia liga to jest naprawdę bardzo trudny klimat. Wrzutka! Redlewski kapitalnie! Ależ interwencja Patryka Kotłowskiego. On w tym momencie celebruje swoją radość, jakby był bramkarzem piłki ręcznej, bo to naprawdę była interwencja na refleks. Ale zagrał fenomenalnie do Łuczaka. Łuczak, będzie szansa dla Raduni. Łuczak strzał obok lewego słupka. Jak na razie tego sezonu, dośrodkowanie na pole karne, nie przeszła piłka do Naczka. Jeszcze strzał ze strony Stępienia. Się przedarł Mateusz Łuczak. Łuczak, jeszcze cały czas on. Łuczak, lewa noga, strzał obok bramki. Ostatecznie Sosnowski. Ależ dobra wrzutka na pole karne, Redlewski! Jeszcze nie koniec! Piłka opuściła chyba. Spojrzał na pole karne, jak ustawiony jest Redlewski. Sosnowski, będzie szansa na uderzenie. Jeszcze nie koniec. Sosnowski w polu karnym, wrzut karny dla KPS Starogard Gdański. 83. minuta. A więc stało się gdzieś tutaj po tej akcji dwójkowej między Sosnowskim a 84. minuta. Wojciech Zyska. Zyska! Łapie piłkę Patryk Kotłowski. Fatalne uderzenie Wojciecha Zyski. Uderzył egzekwowanym rzucie karnym. Dośrodkowanie Kosznika na pole karne. Niewiele brakowało. Ależ tutaj wbiegł gdzieś. Okazja dla Raduni. Jest Formela. Niewiele brakowało Stępieniowi, żeby oddać piłkę. Ale ta minuta. Co tylko udowadnia nam, że Gnieźnianie lubią strzelać. Sosnowski. Też jego chyba pierwsze uderzenie w ogóle w końcu tego meczu, ale teraz już Stępień chce wyjść na przekór. Stępień, Stępień do lewej strony, Łuczak, szansa, Łuczak strzał, przestrzelił. Ma rzucie karnym jeszcze Naczk, dośrodkowo, na pole karne. Co z tego będzie, Formela, jeszcze Kosznik, Kosznik strzał, gol, 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 1-0, Radunia Stężyca prowadzi z KPS Starogardem Gdańskim Rafał Kosznik. 4. minuta doliczonego czasu gry. Rewelacyjny Beniaminek dalej zaskakuje. Rafał Kosznik. Wszyscy są tutaj w szoku, stoją i nie wierzą. W Starogardzie Gdańskim.
Nieprawdopodobna końcówka. Myślę, że o wiele na pewno bardziej Radunia zasłużyła sobie na to zwycięstwo, szczególnie tą determinacją w ostatnich minutach, ale teraz to jest istny szok. Wrzutka na pole karne, gdzieś po naprawdę ogromnych problemach z wybiciem tej piłki z pola karnego. Ostatecznie ona dotarła po walce Formeli do Rafała Kosznika. Ten uderzył po dłuższym rogu, jeszcze chyba po interwencji Jakuba Knuta. I w taki oto sposób KP Starogard Gdański przegrywa z Radunią Stężyca 0-1. Czwarta minuta doliczonego czasu gry drugiej połowy. Niektórzy komentatorzy zadają sobie pytanie w takiej sytuacji, czy warto było czekać? No chyba tak, mimo wszystko, żeby zszokować się razem tutaj z kibicami w Starogardzie Gdańskim, którzy stoją i po prostu nie wierzą. Niektórzy są sfrustrowani, opuszczają stadion, niektórzy dalej patrzą na boisko. Jak stałaby się największa tragedia w historii piłki nożnej?